Dzień dobry, witam Was gorąco i serdecznie, kochani moi widzowie. Cieszę się ogromnie, że spotykamy się na kolejnym vlogu. Chciałam oczywiście wszystkim podziękować za subskrypcję. Cieszę się ogromnie, że jest Was już tak wielu. Jest to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, że mogę z Wami spędzać czas, a Wy ze mną, więc cieszę się naprawdę, że tak wiele osób dołączyło na mój kanał i czekacie na kolejne vlogi, na kolejne odsłony i tematy, które chciałabym z Wami poruszyć. Słuchajcie, dzisiejszy vlog poświęcony jest modzie. Dzisiaj chciałabym otworzyć dla Was moją szafę. No, nie ukrywam, jest trochę tam tych rzeczy, więc myślę, że tych vlogów na pewno będzie kilka. Dzisiejszy vlog będzie takim właśnie otwierającym moją szafę. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że tych rzeczy, mimo tego, że mam dużo, nie można mieć po jednej, powiedzmy, jedną marynarkę, jedne spodnie i tak dalej. I dobrać to w takiej kolorystyce, żebym móc mieć możliwość wymiksować. Boże, się dzisiaj plącze język. I fajnie właśnie zestawiać, fajnie się bawić modą, fajnie się w tym czuć i móc właśnie wychodzić w tych rzeczach na różne okazje. Więc słuchajcie, pierwsza część to ja jakby zaprezentuję te rzeczy, a później się w nie przebiorę i pokażę, jak one na mojej sylwetce leżą. Więc zapraszam gorąco do dalszej części vloga. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką chciałabym Wam pokazać, jest ta oto marynarka. Jest ona w kolorze takiego różu. Spód, czyli podszewka, jest w kolorze czarnym z takimi białymi kropeczkami. Ja, słuchajcie, wywinęłam sobie rękawy, mankietę, żeby jakby no fajnie to tak wygląda. I no bo te kropeczki takie są mega słodziarskie, jak przyznacie, i jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że ona w tym momencie tak się bardziej ożywia, jak ma właśnie te rękawki wywinięte. Ja tą marynarkę, słuchajcie, kupiłam właśnie w Sinsaju za naprawdę nieduże pieniądze, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ja ją na wyprzedaży kupowałam i wydaje mi się, że chyba za nią płaciłam gdzieś koło 40 zł. Ta marynarka już jest jakiś czas w mojej szafie, jest ona na tyle, właśnie ma taki kolor uniwersalny, że i można właśnie do ciemnych, czy granatowych, czy czarnych getrów, spodnic, co tam kto woli, spódnic, czy nawet sukienki też można tą marynarkę założyć. I słuchajcie, do tej marynarkę będę miksować z sukienką, ze spódnicą i ze spodniami. I teraz tak, do tego będę chciała założyć białą podkoszulkę, zwykłą białą podkoszulkę z takim jakimś tu wygrawerowanym, nie wiem co to jest, słońce, jakaś gwiazda, jakieś coś takiego w kolorze złotym. I do tego, słuchajcie, będę miała tak, granatowe spodnie. To kupiłam gdzieś tam chyba na lumpeksie, słuchajcie. Zwykłe granatowe spodnie i albo mam właśnie, czyli mamy marynarkę, białą podkoszulkę i spodnie i to już będzie pierwszy zestaw. Następnie do tego, do marynarki możemy zestawić szarą spódnicę ołówkową. Tą spódnicę akurat kupiłam w Mohito, ona też była na wyprzedaży. Ona ma tutaj fajne, takie srebrne, wybijane guziki, popatrzcie. I krój, tak jak wspomniałam, jest ołówkowy, ponieważ ja osobiście uważam, że ołówkowa spódnica bardzo wyszczupla, dodaje właśnie takiej mega kobiecości. I jeszcze jak ona jest dodatkowo, właśnie ma taką długość przed kolanko czy do kolanka, to fajnie tą sylwetkę wydłuża. Z tyłu jest oczywiście na zameczek, więc fajnie, fajnie się ją zakłada. To by było i do tej marynarki później właśnie zestawię tą spódnicę i też do tego dołączę białą tą podkoszulkę. I słuchajcie, mam tutaj jeszcze taki
czarny blazerek, taką narzutkę, którą kupiłam kiedyś na Ciucholandzie. To ona ma rękaw 3/4 ze ściągaczem. Po bokach tutaj ma takie rozcięcia, więc fajnie, fajnie to tak dodaje, słuchajcie, uroku dołem. I ja ten blazerek, słuchajcie, tak jak wspomniałam, kupiłam go na Ciuchach. No nie pamiętam, ile za niego dałam, no jakieś groszowe, naprawdę groszowe rzeczy. I słuchajcie, ten blazerek pokażę Wam właśnie w zestawieniu ze spódnicą i ze spodniami. I co jeszcze chciałam Wam pokazać? Czekajcie, bo spadła mi sukienka. Sorry, przepraszam, już jestem. Słuchajcie, chciałabym zdementować, ponieważ kilka osób pytało mnie albo komplementowało vlog, gdzie prezentowałam świąteczne gadżety z Pepco i ja pokazałam się tam właśnie w tej sukience, kochani, w sukience, a większa część właśnie pań, która do mnie pisała, mówiła: Boże, jaką miałaś piękną bluzkę tam założoną. Nie, kochani, to nie była bluzka, słuchajcie, to jest sukienka. Tak ona się prezentuje, słuchajcie, tutaj u góry jest tak fajnie przymarszczona, jest wiązana na taki sznureczek z takimi dędołkami. Tu oczywiście ma taki delikatny dekoldzik. W pasie ma delikatną gumeczkę. Ja do niej założę chyba pasek, bo ona tak bez paska to tak troszeczkę goło wygląda. I dołem, słuchajcie, już Wam pokażę. Dołem ona jest tak rozkloszowana, ona ma taką jakby a la falbanę doszytą, przymarszczoną właśnie dołem, także ona jest taka trochę dołem, tak trochę na bogato. No i oczywiście spód jest, ma podszewkę, ponieważ no jak widać, ona jest z takiego żakardu, więc jest prześwitująca i ma prześwitujące tylko i wyłącznie rękawa, a tutaj właśnie po całej długości ma tą podszeweczkę, więc jest o tyle fajna, że nic nie prześwituje. Ja nie lubię właśnie jakichś takich prześwitujących rzeczy, więc zawsze na to zwracam uwagę, bo wydaje mi się, że jest to trochę takie nieestetyczne, jak bielizna mi po prostu świeci pod bluzką czy pod spódnicą. Więc pokażę się jeszcze właśnie w zestawieniu z tą marynarką i może z tym sweterkiem zobaczymy też, jak to wygląda. No nie wiem. Ogólnie ja na to nie zakładam nic. No chyba, że właśnie gdzieś wychodzę na zewnątrz, a jest chłodnawo, no to zdarzyło mi się właśnie zarzucić na górę tą różową marynarkę. Tak. I jeszcze, słuchajcie, chciałabym Wam pokazać sweterek. Ja go kupiłam w zeszłym roku w H&M-ie. On jest taki no bardzo, bardzo ciepły, milusi, z bardzo dużym dekoltem. Pod to na pewno trzeba mieć właśnie jakąś albo koszulkę, albo na koszuleczkę na ramionczkach. No ja jakoś tak nie lubię świecić tutaj dużym dekoltem, więc zawsze właśnie coś pod spód zakładam. Jest właśnie ten sweterek na tyle fajny i milutki, że fajnie się go nosi właśnie w jakieś chłodniejsze dni. Jest też taki, długość jest taka, no dłuższy, jest dłuższy, nie jest do pasa, tylko jest właśnie taki przedłużony za pupkę. I słuchajcie, co Wam mogę powiedzieć? Ja widziałam w H&M-ie te sweterki, ale bodaj chyba w szarym kolorze, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, teraz sklepy są zamknięte, ale jak wiecie, w sklepie internetowym można ciuchy zamawiać i ja myślę, że też takiego vloga nakręcę, gdzie zamówię sobie właśnie kilka rzeczy. Będę to robić pierwszy raz, bo nigdy ciuchów przez internet w sklepie internetowym nie kupowałam. Jedynie coś tam, może jakieś pojedyncze rzeczy na Allegro, tak jak tam na którymś z vlogów prezentowałam właśnie botki i długi, długi kardigan. I oczywiście jak chcecie, to podlinkuję również pod tym filmikiem właśnie tamten vlog. Dla osób, które nie widziały, oczywiście gorąco i serdecznie zapraszam, żeby do obejrzenia tamtego odcinka.
Więc słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację i o opowieści na temat tych rzeczy, które za sekundkę ubiorę na siebie i Wam je zaprezentuję. I zapraszam gorąco do dalszej części vloga, gdzie właśnie przebiorę się i pobawimy się troszeczkę tą modą razem. To do zobaczenia, kochani. No i słuchajcie, to jest pierwsze moje zestawienie, czyli marynarka, biała podkoszulka z tym słoneczkiem złotym, zwykłe dżinsy granatowe i do tego założyłam na płaskim obcasie dotki. Tak to wygląda. Oceńcie, słuchajcie, jak to zestawienie Wam się podoba. Do tego oczywiście można założyć szpilki, ale ja założyłam akurat bodki na płaskim obcasie, bo mam marynarkę i też fajnie to zestawienie wygląda na niskich bodkach. Czy w ciapkach, jak to niektóre panie określają. Za chwilkę Wam zaprezentuję ze spódnicą to samo zestawienie, czyli góra zostaje, a zakładam do tego szarą spódnicę. Słuchajcie, teraz zestawienie jeansów, tej białej koszulki i sweterka, tego blazerka w zasadzie. Rękawek ma 3/4. Ten blazerek, słuchajcie, on się tak mega delikatnie mieni na taki, coś ma nitkę taką trochę srebrzystą, nie wiem czy to widać. No i do tego ubrałam teraz w tej sekundzie szpilki. Tak wygląda, słuchajcie, z tyłu. I tutaj, jak Wam właśnie wspomniałam, ten sweterek ma dołem rozcinany dół, więc on jest taki troszeczkę no, bardziej taki luzacki. Nie jest jakiś taki mega elegancki, więc no zerknijcie, zobaczcie, jak, że też można właśnie zestawić zwykły blazerek, dżinsy, szpilki do tego i bardzo fajnie to wygląda. Tak wygląda, słuchajcie, kolejne zestawienie. Przebieram się w następne ciuchy i zaraz Wam prezentuję kolejną odsłonę. Kochani, teraz to zestawienie, o którym mówiłam, ze spódnicą. Ta spódnica jest ołówkowa. Ja do niej nie noszę paska, bo ona sama w sobie bardzo fajnie przylega w pasie, więc nie ma potrzeby, żeby do tej spódnicy zakładać pasek. No i sami ocencie, że to zestawienie szarego z różowym też bardzo fajnie i sympatycznie wygląda. Ja do tej stylizacji ubrałam również szpilki, jest to taki może zestaw troszeczkę do biura, ale spokojnie też można założyć właśnie butki na płaskim obcasie i też to superowo wygląda. Także pokażę się Wam teraz, jak to na mnie leży. Więc tak to się prezentuje, ocencie koniecznie, co Wy o tym sądzicie. I słuchajcie, jeszcze Wam pokażę w zestawieniu zamiast marynarki sweterek, no to założę i zobaczycie, jak to wygląda ze sweterkiem. Ja może też buty przebiorę, żeby jakby pokazać Wam, jak to wygląda ta spódnica w zestawieniu z płaskimi butkami. Także zapraszam. No i kochani, teraz zestawionko właśnie z tym blazerkiem czarnym.
oraz z płaskim obuwiem. Także nie jest w tej chwili teraz tak mega sztywno. Ocencie oczywiście w komentarzach, co myślicie o tej stylizacji. Także prezentuję Wam teraz, jak to wygląda. Tak, kochani, zapraszam na kolejną stylizację. Kochani, tak wygląda ten dłuższy sweterek, taki ocieplany. On jest taki troszeczkę grubszy, z szerokim ściągaczem. Słuchajcie, ma bardzo głęboki dekolt, jak widzicie, tak jak Wam wspomniałam, więc no, ja pod to zawsze właśnie zakładam jakąś koszuleczkę na ramionczkach, żeby no tutaj nie świecić, słuchajcie, bielizną, bo ja tego osobiście nie lubię, zresztą nie mam co pokazywać, więc generalnie zawsze kończy się na tym, że jakąś podkoszuleczkę właśnie pod tym sweterkiem mam. On jest taki troszeczkę może oversize'owy, ale no wydaje mi się, że teraz właśnie tak dziewczyny noszą, jest fajny, można go przypodwinąć, słuchajcie, ale wydaje mi się, że ten dół jest też na tyle fajny, bo ma taki ściągacz też szeroki jak przy tych rękawach, że fajnie to właśnie wygląda. Jeżeli ktoś ma szersze biodra i chce coś dodatkowo ukryć, to jest to o tyle fajne, że właśnie on jest taki troszeczkę dłuższy, otulający, jakby wydłużający tą sylwetkę. Można sobie te rękawy troszeczkę podwinąć, tak jak dziewczyny to teraz robią, więc myślę, że ten sweterek, słuchajcie, całkiem fajnie wygląda. Jest on w takim kolorze jasnego beżu, taka kawa z mlekiem, więc też ja takie kolory ziemi bardzo, bardzo ostatnio lubię. Bardzo dobrze się w nich czuję, więc no ocencie, jak ta stylizacja się Wam podoba. No i oczywiście mam na sobie też te granatowe jeansy i szpilki. Tak wygląda ta stylizacja. Przebieram się w kolejne ciuszki i zaraz wracam do Was. No i kochani, ostatnie zestawienie, czyli ta sukienka, o której Wam wspominałam. Nie jest to bluzka, a sukienka, więc słuchajcie, tak ona wygląda. Ja założyłam do niej szpilki, ponieważ w sukienkach raczej noszę, właśnie jak zakładam sukienkę, zawsze raczej zakładam do sukienki szpilki. Tak ona się, słuchajcie, prezentuje. Nie wiem, no ja czasem właśnie tak jak wspomniałam, jeśli jest chłodno, zakładam do niej właśnie tą różową marynarkę. Więc myślę, że też fajnie razem z tym wygląda. Co myślicie? Napiszcie koniecznie w komentarzach, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Także tak to, słuchajcie, wygląda w zestawieniu z marynarką. I moi drodzy, myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszego vloga. Słuchajcie, jeżeli się Wam dzisiejszy vlog mój podobał, liczę na Wasze komentarze. Koniecznie komentujcie, co myślicie, która z tych stylizacji Wam przypadła do gustu, która się Wam podobała. Słuchajcie, piszcie koniecznie, czy chcecie więcej takich vlogów, bo tak jak wspomniałam, moją szafę dopiero otworzyłam, więc
Dzisiejszy vlog jest pierwszym otwierającym moją szafę. Jestem gotowa na to, żeby jakby pokazywać Wam dalsze stylizacje, dalsze moje rzeczy. Chciałabym Wam jeszcze pokazać zestawienia sweterków czy płaszczyków. Także napiszcie koniecznie, czy chcecie więcej takich filmików na moim kanale. Jestem ciekawa. Także kochani, nie przedłużam. Jeżeli się Wam podobało, oczywiście kciuki w górę. Osoby, które są pierwszy raz na moim kanale, czy przez przypadek trafiły na dzisiejszego vloga po raz pierwszy, gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału. No i kochani, tym akcentem miłym cieplutko i serdecznie Was żegnam. Do następnego, kochani. Do zobaczenia. Cześć!